fucking clap that. My father told me when I was young, don't play with fire, be careful son. Witajcie wiosennie na Orliku. Postanowiłem w końcu sprawdzić jeden z najsłynniejszych mitów na temat piłki nożnej. Czy piłka napompowana helem zachowuje się zupełnie inaczej? W związku z tym mamy jeszcze nienapompowane piłeczki i będziemy. Pomarańczową pompujemy helem, zieloną zwykłym powietrzem, mamy też standardowe piłki. Na razie powietrze. Leci powietrze. I poddamy je różnym, przeróżnym challenge'om. Sprawdzimy, jak one odbijają się, jak reagują w locie, czy okienka będą siadały szybciej i łatwiej i bardziej precyzyjnie. Jeżeli chodzi o koszt takiej zabawy, to koszt butli wynosi jakieś 120 zł. Czy działa? Już Wam pokażę. Odkręcamy w dół. Następnie pompujemy balona i przyciskamy. Kręcimy. W którą stronę? Czekaj, w tą się odkręcało, czyli w tą się zakręca. Test prawdy, tak? Żeby nie było, że oszukuję. No witam Cię człowieku, czyli całkiem istotnie działa. Możemy teraz pompować piłeczkę. Nakładamy igiełkę. Teraz pytanie, czy lepiej nałożyć pierwsze igłę na to, czy lepiej nałożyć igłę pierwsze do piłki? Nie próbowałem nigdy pompować to w ten sposób, więc nie wiem, jak do końca to wyjdzie, ale mam nadzieję, że się uda. Się boję, że to wyskoczy. Szybczymyczka. A jeszcze nie do końca, ale jest pełna. Jest pełna. Jeszcze nie będę jej odbijał, nie będę próbował, bo najpierw napompujmy jeszcze standardowo, żeby od razu porównać. Czekaj, bo nie wiem, czy weszła, czy... Chyba jest ok. Nie, ale to jest lepsze niż kompresor, panie. To tak szybko pompuje, że... Dawaj, dawaj, dawaj! Znowu się nie popisałem, ale nie, teraz nie zeszło. Teraz jest twardziata. Jest twardziata, jak mówi moja mama. Butla zatem na bok, no i sprawdzamy najpierw żonglerkę i freestyle. Okej, najpierw żonglerka. Zobaczymy, jak poradzę sobie żonglując piłką z helem. Ja? Jeszcze raz. Ale za pierwszym razem chyba było ponad 10. Delikatna różnica jest zauważona. Aby mógł ocenić w 100%, postaram się zrobić całą rundkę freestyle'owo. Zarówno główkami, nogami, polankami, czy nawet na siedzący. Siedzi bardzo dobrze. Wyskakuje również. Sprawdźmy jeszcze piłki meczowe, klasyczne. Dźwięk zupełnie ten sam. Można odczuć wrażenie, że ta piłka napompowana helem jest delikatnie miękcejsza, ale to tylko tyle, więc daje maksymalnie od 3 do 5%. Na pewno nie tyle, co by dał Tomasz Hajto, czyli 23. To zdecydowanie za dużo. Czas na standardowy test odbicia. Bierzemy piłkę na wysokość głowy, obydwie i równocześnie puszczamy. A wy na kamerze zobaczycie już, czy faktycznie jedna z piłek odbiła się troszkę wyżej. Co powiecie? Jeszcze raz. Zatem teraz spróbuję wyrzucić się wyżej. Może zasada zachowania pędu, przyspieszenie ziemskie i wiecie, inne jeszcze matematyczne wyliczenia mają tu wpływ. A patrz, troszeczkę ta lepiej się odbiła jednak. A chyba z tego co wiem, była nawet wyrzucona lekko niżej. Sprawdzimy również to z tymi piłeczkami. Hel jest tutaj. Popatrz, delikatnie jest różnica. Lost in the crowd thinking about you.
jednak jest trochę różnicy. Co nie? A może chociaż w locie podczas uderzenia ta piłka będzie zachowywać się jak ta podczas mistrzostw RPA? Kiedy pamiętam, bramkarze bardzo mocno narzekali, że piłka właściwie wiruje w locie. Sprawdźmy to, jak będzie miało to miejsce z helikiem. Pierwsze uderzenie, lekkie, klasyczna podcinka. Sprawdźmy, czy ta piłka będzie dłużej wisiała w powietrzu. Tutaj strzał okazał drugi się lepszy, ale ja osobiście nie zauważyłem różnicy. Jeszcze raz, teraz mocne uderzenie. Czy wydawało wam się chociaż trochę, że ta piłka unosiła się do góry, czy nie? Delikatnie. Teraz pytanie, czy to unoszenie było spowodowane zawartością, czy po prostu techniką? Na pewno techniką! A ta? Też. Czyli nie ma to wpływu. Z helem kręci na palcu się tak samo jak bez. Ale czy leci w powietrzu w locie w mocnym uderzeniu? Sprawdźmy. Nie wiem, ja różnicy nie zauważyłem. Poproszę zwykłą. Oj, oj, oj. To była ewidentnie piłka z helem, ale niestety nie. Ja żadnej różnicy nie zauważyłem. Jeszcze informacje, jak odróżniamy te białe piłki. Otóż jedna ma tutaj znaczek. Są dokładnie te same piłki, natomiast ta ma nadrukowane, druga nie ma. Stąd też zauważamy różnicę. Czas na kontrolę przyjęć. Czy piłka przy kontakcie ze stopą będzie odskakiwać bardziej, czy jesteśmy w stanie ją stłumić jak normalnie podczas meczu? Klasyczny Ronaldinho z helem. Czy klasyczny Ronaldinho bez helu? Różnicy ani troszkę. A jeżeli piłkę odbijemy kolankiem, bez amortyzacji, na sztywno, czy ona zachowa się inaczej? Bo pewnie jeszcze wielu z was nie dowierza, piłki klasyczne ważą na poziomie 400 gram. Czy ten hel jest w stanie ją unieść? Widocznie nie, ale balonika spokojnie. Masz pan sznureczek? Jeszcze nie wiązałem nigdy, bo to więc nie idzie w tym jakoś rewelacyjnie, ale... Mogę jednego z was prosić? Jedna osoba! Proszę zawiązać wstążeczką. Zawiązać wstążeczką, żeby ten balonik sprawdzić i wypuścić powietrze, czy to jest porządny hel. No. Widzicie? Co się dzieje? Jak widać wszystko... Wszystko w porządku. Działa. Czemu z piłką nie działa? Mocne przyjęcie jak podczas meczu piłkarskiego. Zagrywasz mocno, a ja sprawdzam, czy uda mi się ją przyjąć i czy zauważalna jest ta różnica. Więc też na normalne piłeczki. No nie, ale spoko. Ta jest zwykła. Nie, one dużo lżej leżą, lecą niż tamte. Piłka nie ma prawa uciec. Czy to jest helem, czy to zwykłe powietrze, więc nie ściemniajcie. Jeżeli gdzieś słyszycie, piłka nam pompowana helem jest łatwiej. To nieprawda. Przetestujmy uderzenie z półwoleja. Leciała, była wznosząca, ale to nie wynikało z zawartości helu. Bez helu. To było bez helu, ale czyste. Samo. Zupełnie to samo. Brawo.
cięższa. Jednak w tej chwili zupełnie dużo cięższa niż tam. Koniec. To by było na tyle, jeżeli chodzi o test. Okazało się, że można powiedzieć, z biegiem grania te piłki, które były napompowane helem, stały się dużo bardziej ciężkie. Były, można powiedzieć, w 100% kamienie, podczas gdy piłki napompowane zwykłym powietrzem delikatnie się rozbijały, więc ta teza, która była na początku, że piłka była delikatnie lżejsza, zupełnie odwróciła się na przestrzeni gry, co jest dla mnie bardzo ciekawe. Postanowiłem, że podczas wszystkich moich odcinków z eksperymentami będę miał dla Was prezent i mianowicie ten balon napompowany z helem, czyli dokładnie ten trafi do jednego z Was. Aby go otrzymać, wystarczy, że wejdziecie na link poniżej i zapiszecie się do mojej listy mailowej. Tam podajecie maila, ja spośród wszystkich osób, które zapiszą się do tej listy, wybieram zwycięzcę. To jest zupełnie darmowe. Dzięki zapisaniu się do tego maila będziecie dostawać informacje o odcinkach, o jakichś promocjach na balony i całą resztę, więc polecam. Do zobaczenia i piszcie w komentarzach, jaki eksperyment chcecie, żebym jeszcze wykonał. Dziękuję bardzo. Suzuki!